Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Izak i za moment dosłownie, bo już jutro zaczyna się ESL One w Kolonii i z tej okazji chciałbym otworzyć parę paczek z autografami i z naklejkami generalnie, jeżeli chodzi o drużyny. Przy okazji powiedzieć wam, jak to będzie wyglądało z pamiątkami z tego całego turnieju. No i jeszcze chciałbym wam pokazać, jak będę obstawiał naklejki, w sensie na kogo stawiam na tym turnieju w grupie chociażby, no bo później będą oczywiście kolejne fazy. Więc okej, zacznijmy od tego, że podczas całego turnieju w Kolonii będzie można dropić paczki. Takie paczki, jak to było chociażby w Katowicach, tak, czy wcześniej w Kolonii. To są takie paczki, które nie wymagają klucza, żeby ją otworzyć. I tam możecie znaleźć różne skiny z tych kolekcji, tak. Tam nie ma skinów ze StatTrackiem, ale może być na przykład Dragon Lord, może być Knight i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie skiny, które są z tych różnych, widzicie, kolekcji, na przykład Dust 2, Cobblestone i tak dalej. Więc tutaj możecie to zrobić. Wejdźcie sobie po prostu do CSGO i tutaj sobie kliknijcie click here to link your Steam and Twitch accounts, czyli trzeba po prostu połączyć wasze konto Twitch z waszym kontem Steam i dzięki temu, jeżeli będziecie oglądali sobie oficjalny kanał ESLa podczas tego turnieju, to będą wam dropiły paczki normalnie. Macie szansę, że wam wydropi paczki, nawet jeżeli nie jesteście zalogowani na Steamie u siebie, ale oglądacie na przykład na telefonie, nawet będąc zalogowanym, to może wam polecieć ta paczka i później wrócicie sobie do domu na przykład z jakiejś imprezy, czy od kolegi, czy z piłki nożnej i być może paczka będzie u was w ekwipunku, więc wystarczy sobie to połączyć, macie tam po prostu na waszym koncie Twitch takie okienko i tam trzeba to oczywiście połączyć i dzięki temu będą wam wylatywały te paczki. Na pewno będą kosztowały sporo. Szczególnie polecam po prostu sobie te paczki zachować. Nie otwierać tych paczek, zachować sobie na przykład na najbliższe pół roku i później sprzedać. Myślę, że cena może nawet dojść takich niektórych paczek Cobblestone'a, szczególnie do 50 euro, także lepiej zachować sobie to na później. A tymczasem przejdziemy sobie do naklejek. Najpierw może otworzymy naklejki z drużynami. Zobaczymy, jak nam się poszczęści. Kupiłem sobie te kapsułki, które kosztują 4 euro z kawałkiem. I tutaj akurat mamy szansę na drużyny Renegade, Team Kinguin, Team E-Battle, Cloud9, Team Immunity, Flipside, Tactics, Titan, Counter Logic Gaming i ESL naklejka oczywiście. No i lecimy, zobaczymy, co nam poleci. To są te foliowane naklejki, niby lepsze. I pierwsza naklejka, słuchajcie, to jest E-Battle. Team E-Battle, czyli polski team, który poleciał na turniej w Kolonii, także udało się zdobyć ich naklejkę ofoliowaną i lecimy dalej. Do tych kapsułek nie potrzeba klucza, muszę kichrać. Wybaczcie. Counter Logic Gaming, czyli drużyna amerykańska, to drużyna amerykańska druga obok, Cloud9, która jest w grupie z Virtusami. Ale to wam dokładnie jeszcze będę mówił, kto według mnie w grupach będzie w stanie awansować i tak dalej, to za momencik. Team Immunity na razie, a może nie, Team Immunity. Jak na razie... Bo to są akurat te drużyny, które się dostały do turnieju z kwalifikacji, tak? Renegades. Okej, no to w sumie jak na razie każda naklejka to każdy inny team. Jest okej. I tu jeszcze ostatnia z tych drużyn, które się zakwalifikowały, bo później są drużyny, które zostały jakby zaproszone z racji takiej, że na ostatnim turnieju miały... Miały miejsce w 1/8 finału na IM-ie w Katowicach, na SL1 w Katowicach właściwie. No i dobra, i teraz to już są te drużyny, które są teoretycznie mocniejsze. Zobaczmy w takim razie, co to będzie. Jest sądzę na Virtus.pro. Chciałbym oczywiście Virtusów dostać taką naklejkę, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Będzie Virtus.pro? Nie, NWIAS będzie. Ale też spoko, akurat NWIAS na pewno będę chciał wstawić w grupie, że oni wyjdą z tej grupy, więc to na pewno spoko. Bo nawet ta naklejka NWIAS podoba mi się. Też Virtus.pro chyba ładniejsze, co? Oj. No Fnatic też może być, też nie narzekam. Też na pewno na nich postawię. To lecimy dalej. Jeszcze 3. Virtus.pro. Virtus.pro, go, 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 go! Nie no, niestety, znowu nie. Dobra, zostały 2. No szansa wciąż jest, nie? Ale coraz mniejsza. Mousesports to ja nie chcę Mousesports. Akurat to jest chyba naklejka, którą najmniej w ogóle chcę z tych paczek, wiecie? Z tych tutaj Mousesports najmniej chcę, absolutnie. No TSM spoko, też ładna naklejka TSM-u, też mi się podoba taka złota. Jest git, dobra, no i teraz pora na paczki z autografami w takim razie. Jeżeli komuś się nie chce oglądać, to możecie sobie przewinąć po prostu do przodu trochę na obstawienie naklejkami. Shroud, no on akurat chodzi po naprawdę sporo kasy. jak robiłem to na streamie, to 8 euro chyba kosztowało jego... Nie, słuchajcie, 10 euro kosztowała jego naklejka. Więc tutaj nie narzekam, bo przynajmniej mi się paczka zwróciła nawet dwukrotnie. Więc zawsze coś, zobaczymy, czy uda się Paszę Bicepsa wydropić. Tak jest, Pasza Biceps! Yeah! Pasza Biceps, słuchajcie. Dobrze jest. Jarek Pasza, runda nasza. No na razie te naklejki z tej pierwszej paczki lecą naprawdę nieźle. To jest, słuchajcie, znak. Pasza Biceps będzie w formie. Snajper. No to akurat gra z Australii. Bardzo spoko gość. I okej, lecimy dalej. Co by to się jeszcze przydało wydropić? Na jakiegoś Polaka, nie? Pasza Biceps znowu. Słuchajcie, to nie może być, kurczę, przypadek. Ja myślę, że to jest przeznaczenie, dosłownie. Dwie naklejki Paszy Bicepsa w 5 paczkach, właściwie w 4. No jeszcze przydałby się jeden zawodnik Virtus.pro. Kogo lubicie najbardziej z Virtusu? Piszcie w komentarzach, kogo najbardziej lubicie. No był Neo, ale tutaj daleko, no Neo. Nex z Mousesports, no chyba najlepszy zawodnik tam w ogóle, moim zdaniem w tym momencie. Nie Chris J, a właśnie Nex, który tam ostatnio bił naprawdę ładnie. I lecimy do kolejnych kapsułek, tutaj mamy szansę znów na Polaków. Tutaj mamy drużynę E-Battle oczywiście, ale mamy też Fnatic, mamy też Navi, mamy Titan. Będzie gruby. Widziałem już takie różne połączenia tych naklejek, bo faktycznie może sobie to śmiesznie nazywać, ale okej, dobra. Lecimy dalej. All of my startem chciał. No jest JW, w sumie JW naklejki jeszcze nie mam, także też spoko. Może sobie przykleję jakąś owłupkę i będę dzięki temu lepiej strzelał z owłupy. No dobra, lecimy dalej. Chociaż w sumie może się to przydać do obstawienia, bo oprócz tego, że obstawia się drużyny, to są też do obstawiania zawodnicy. W sensie, kto będzie miał na przykład najwyższy procent headshotów, kto to będzie najwięcej fragów otwierających i takie tam. Ale okej, dobra, lecimy dalej. JW znowu? No dobra, tylko się powtarzają te naklejki. Najpierw Pasza Biceps, teraz JW. Słuchajcie, to może jest jakiś znak, to może jest trochę jak wróżba, wiecie? O, będzie Rallen, będzie Rallen. No to mamy kolejnego Polaka. Całkiem fajna ta naklejka. Ładny podpisik, ładne R. No i cóż, i chyba z tego wszystko, tak, z tego już wszystko. Lecimy dalej. Tutaj akurat są zawodnicy NWIAS. O, jest Bolce. No tego gościa bym mógł wziąć, nie? No i na pewno chciałbym Kenego z NWIAS i Screama bym chciał też, kurczę. To bym sobie chętnie przytulił takie naklejki, ale okej, zobaczmy co to będzie. Denis. No akurat z Teamu Kinguin chyba najmniej pożądana przeze mnie naklejka. W sensie najmniej pożądany przeze mnie autograf na zawodnika. Był tam Scream przez chwilę. Makelele, no akurat spoko. Makelele, bardzo, bardzo sympatyczny gość. Bardzo fajny. Także jak na razie, słuchajcie, tylko Team Kinguin wylatuje. Może cały skład mi wyleci, to byłoby coś, słuchajcie. Jakbym cały skład wyleciał, to bym zmienił zdanie, bo moim zdaniem akurat Team Kinguin nie awansuje do kolejnej fazy, ale spoko. To na razie nieważne. Dobra, jeszcze dwie. Kenes, kurczę, ja bym chciał mieć takiego Kenego, żeby sobie przykleił go na awupkę. Scream! Niestety nie ma Screama. Dobra, no to jeszcze jedna. Trzymajcie kciuki za Kenega albo Screama, słuchajcie. Kenny! Scream! Tak jest, słuchajcie, mam Screama. No to teraz, kurczę, Screama chyba muszę przykleić na jakąś M4 albo EKC. Tam już mam w sumie na swoich M4 autograf Paszy i Taza, ale myślę, że na Screama też by się znalazło miejsce. Dobra, jeszcze zostało 5 kapsułek. Więc jest spoko. Exist z Ninjas in Pyjamas. Akurat tych paczek w ogóle nie otwierałem, więc tych w ogóle nie mam autografów. Okej. Test TSM też by coś przydało się zdobyć. Okej, AZR. Spoko. No, Krzyśka Getrighted bym chciał, co? Getrighted też przytulił taki autograf. No, Carrigan. W pożądalu. Nie jest źle. Carrigan to też taki Crazol jest trochę, nie? Tak jak Virtus.pro ma Snacksa, tak TSM ma Carrigana. Obaj lubią takie robić śmieszne akcje. Znowu Exist. A to Forest w ogóle, co on tam napisał? Czy to jest jego całe imię i nazwisko? A, tutaj też jest Exist. Z imieniem i nazwiskiem. Dobra, słuchajcie, ostatnia naklejka z autografem. I lecimy do moich typów na ESL One. FNS, no dobra. Szału nie ma, mogło być trochę lepiej. Ale okej, ale jest dwa razy Pasza, jest Shroud, jest Scream, JW, nie ma tragedii, słuchajcie. Dobra, to teraz lecimy z Pick'em Challenge. Grupa pierwsza Group Stage Day 1 i to jest grupa A. Moim zdaniem tutaj nie będzie niespodzianek, awansuje Team SoloMid. To sobie użyjemy tej naklejki. A bo to się, słuchajcie, z pierwszego miejsca kto awansuje, no to nie, to okej, to moim zdaniem Team SoloMid z pierwszego miejsca awansuje faktycznie. Drugie miejsce Ninjas in Pyjamas zajmie w grupie, moim zdaniem. Team SoloMid, no to naprawdę to jest drużyna, która się bardzo przygotowuje pod turnieje i moim zdaniem powinni spokojnie awansować. No Ninjas in Pyjamas to jest drużyna majorowa, to jest drużyna, która się przygotowuje najlepiej pod majory jak żadna inna właściwie drużyna na świecie, więc Ninjas in Pyjamas awansuje z drugiego miejsca moim zdaniem. Później tak, kolejna grupa, grupa B. Tutaj awansuje Team NWIAS w nowym składzie z KNMS-em i Apexem moim zdaniem. I na drugim miejscu moim zdaniem nie Kinguin, nie Flipside, a Luminosity Gaming. Słuchajcie, drużyna brazylijska moim zdaniem pociśnie, więc to dopiero jutro będę mógł obstawić już po tym dniu. No zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie, bo to jest day one, widzicie, august 20, czyli sierpień 20, 21 to są kolejne mecze, tak? Czyli tutaj poznamy zwycięzcę grupy i wtedy ta drużyna będzie miała wolne drugiego dnia. I dopiero drugiego dnia poznamy, słuchajcie, drużyny, które awansowały z drugiego miejsca. Ok, grupa C, tutaj też raczej bez niespodzianek, nie spodziewam się niespodzianek, raczej Fnatic na pierwszym miejscu. Tak bym stawiał, słuchajcie, tutaj Fnatic, no i Navi na drugim miejscu powinno wyjść z grupy. Słuchajcie, to jest akurat turniej, na którym się nie spodziewam niespodzianek, oprócz właśnie tego Luminosity Gaming, który moim zdaniem awansuje. No i grupa D, tutaj absolutnie stawiam na Virtus.pro, myślę, że... O, nie mam naklejki Virtus.pro, no fantastycznie. No to już mam. Ok, Virtus.pro. I na drugim miejscu Cloud9 wyjdzie z grupy. Nie, Virtus.pro, słuchajcie, ma taką grupę, z którą sobie powinno spokojnie poradzić, tak? Myślę, że nie będzie tutaj też żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o Virtusów. Na drugim miejscu Cloud9, no i tak to powinno wyglądać, czyli TSM, Ninjas in Pyjamas na drugim miejscu, NWIAS, Luminosity Gaming na drugim miejscu, Fnatic na pierwszym, Navi na drugim, Virtus.pro i Cloud9 z grupy D. Nie spodziewam się po prostu niespodzianek na tym turnieju. Wydaje mi się, że po prostu się te drużyny, te majorowe, te takie najlepsze drużyny przygotują się tak mocno, że ciężko będzie niespodzianki. Tutaj tylko jest ta grupa właśnie B bardzo ciekawa. Tego jestem strasznie ciekawy, kto tutaj wyjdzie z drugiego miejsca, czy Luminosity czy Gaming, czy Team Kinguin. I powiem szczerze, że wolałbym Brazylijczyków. Mimo, że bardzo lubię Screama, tak, bardzo lubię tę ekipę, to chciałbym jednak zobaczyć Luminosity Gaming i zobaczyć znowu Bolca, tego 17-latka, który po prostu strzela takie głowy, czy teraz już 18-latka może, strzela takie głowy, że ja po prostu jestem w szoku. I naprawdę chciałbym go zobaczyć w kolejnej fazie. Więc to są moje typy, słuchajcie, jeżeli chodzi o ESL One w Kolonii. Dalej myślę, że na streamie coś będę mógł powiedzieć, albo ewentualnie będę wam wrzucał na Facebooka moje typy, kto wygra według mnie w finale, w półfinale, w finale. Więc jakby coś po prostu śledźcie fanpage, ewentualnie wbijajcie na streamie, jeżeli mi się uda. W piątek na pewno jeszcze postaram się streama odpalić wieczorem, w soboty, w niedzielę już nie, ponieważ w sobotę będę we Wrocławiu, w niedzielę będę w Poznaniu, będę na meetupie we Wrocławiu, więc jeżeli ktoś ma ochotę wbić na meetupa we Wrocławiu, żeby się ze mną spotkać, to macie też link przy okazji w opisie do biletów i tam będę komentował mecz na miejscu, taki show mecz, ale to nieważne, słuchajcie. Dobra, ja wam w takim razie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wszystko już... A nie, czekajcie, Jezu, co ja robię? Jeszcze jest Player Pick'em Challenge przecież, dobra. Czyli tak, pierwsza grupa, Highest Headshot Percentage. Okej, tutaj bym postawił na Cajun B, wiecie? Muszę kupić sobie go z marketu, z tego co widzę. Okej, to sobie kupię zwykłą naklejkę. Zobaczymy, czy będę miał. Okej. Cajun B. Dobra. Tutaj Cajun B będzie najwyższe ratio. Tutaj oczywiście na Screama muszę postawić, albo na Bolce bym też podstawił, kurczę, wiecie. Na Bolce też bym postawił, szczerze mówiąc. A teraz sobie go kupię w folii, bo jest dość tani. Okej. No tutaj nie na Screama, tylko na Bolce bym postawił. Trochę krejzolskie, słuchajcie, raczej polecam obstawić Screama, ale ja tutaj naprawdę mam ochotę obstawić Bolca, bo kurczę, naprawdę jestem w wielkim szoku, jak on strzela. I mam nadzieję, że on będzie też grał równie dobrze, co ostatnio. Grupa C, no tutaj kogoś Fnatic trzeba wybrać chyba. Olofmeister. Kurczę, Olofmeister tam sobie chętnie wziął. Chodzi o jego naklejka. Po 12,50 w folii. To trochę drogo. Tutaj mamy Dwarda, no też ma dobre ratio. Maniak, niespecjalnie. A tutaj, jeżeli chodzi o E-Battle, mam każdego naklejkę. A obstawimy sobie tutaj Furlana, słuchajcie. Bo to się liczy, wiecie, to się liczy highest headshot percentage. Jeżeli Furlan zdobędzie 5 flagów i zdobędzie 5 headshotów w całym turnieju, to będzie ma 100%. A więc obstawimy sobie Furlana. I grupa D. Tutaj chyba bym obstawił Shrouda. Mam jego naklejkę, więc obstawiam Shrouda. Mam akurat headshoty, strzela naprawdę bardzo ładne. Więc tutaj bym tak obstawił w sumie. Cajun B, Bolce, chociaż to może powinien być Scream, Furlan z Polaków i Shroud z grupy D. Furlana znam akurat, bo grałem z nim w teamie bardzo, bardzo długo jeszcze w Source i w Global Offensive. Dlatego tak bym obstawił. I to by byłoby chyba na tyle w takim razie. Dopiero kolejne typy po kolejnych fazach turnieju. A ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Powodzenia w oglądaniu ESL One. Trzymajcie się. Cześć.